moich gości. Witam panią dyrektor Annę Miszczak, która jest dyrektorem Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jest z nami pan dyrektor Korbiński, nowy od dzisiaj tytuł dyrektora Departamentu Opieki Koordynowanej Ministerstwa Zdrowia. Gratulujemy i no i życzymy sukcesów na tym stanowisku oczywiście. Jest z nami pan Bernard Waszko, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Witam panie dyrektorze serdecznie. I jest pan dr Adam Kozierkiewicz, ekspert ochrony zdrowia. I oczywiście jest z nami pan profesor Jacek Jasem w roli prezesa Polskiej Ligi Walki z Rakiem. Panie profesorze, ja zacznę od pani. Pani dyrektor, czy mogłaby nam pani podać jakieś przykłady świadczeń, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone i które są już jakby na stałe w takim katalogu właśnie świadczeń przeniesionych z opieki szpitalnej do opieki diagnostyki i leczenia w ramach ambulatorium. I jakie są jakby, może na przykład chemioterapii, jakie są proporcje tych świadczeń? Jak to wygląda z waszych obfitych dokumentacji, którą zbieracie w NFZ? Przede wszystkim zacznę od tego, że nic nie jest przeniesione tak na twardo i na stałe, ponieważ to, w jakim warunkach jest diagnozowany czy leczony pacjent, zależy oczywiście od tego, co zadecyduje lekarz, czyli czy taka terapia będzie optymalna, skuteczna i bezpieczna dla pacjenta. Natomiast no wiem, do czego zmierza pytanie i takim dobrym przykładem będzie jakby stworzenie takiej możliwości szerszej diagnostyki endoskopowej w AOS-ie poprzez umożliwienie udzielania tych świadczeń w znieczuleniu. To już się zadziało parę lat temu, ale rozwija nam się właśnie ta diagnostyka dzięki temu. To jest zarówno diagnostyka, jak też drobny zabieg, ponieważ w tej procedurze mogą być również usuwane polipy. Rozwój też diagnostyki, która była wykonywana w szpitalu ze względu na konieczność udzielenia znieczulenia, czyli tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, teraz też można już ambulatoryjnie zrobić w znieczuleniu ogólnym. Jeżeli chodzi o w ogóle leczenie w trybie ambulatoryjnym, to zgodnie z naszymi przepisami, to na przykład w ramach programów lekowych powinna być to wręcz zasada, czyli zasadą powinno być podawanie leków w programach lekowych w trybie ambulatoryjnym, a dopiero w przypadku, kiedy efekt terapeutyczny, bezpieczeństwo pacjenta nie może być zapewnione właśnie w tym trybie, to zastosowany nie powinien mieć tryb szpitalny. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o relacje, o które pani pytała, udział, w jaki sposób to leczenie wygląda, to w zakresie takiej opieki onkologicznej, jakimś jest objęcie programami lekowymi, to ponad 30% pacjentów, 36% pacjentów ma udzielane to świadczenie w warunkach ambulatoryjnych. W pozostałym zakresie jest to świadczenie szpitalne, natomiast jest to też, podkreślmy, z punktu widzenia pacjenta niewiele się to różni od świadczenia ambulatoryjnego z tego względu, że generalnie kończy swoją wizytę w szpitalu w tym samym dniu, w którym się w nim pojawił. W chemioterapii, która jest troszeczkę innym zakresem świadczeń, w tym roku ponad 21% udzielonych świadczeń były to świadczenia udzielone w warunkach ambulatoryjnych i tendencja jest rosnąca. Coraz częściej właśnie podmioty lecznicze decydują się na to, żeby udzielać tych świadczeń właśnie w warunkach ambulatoryjnych z korzyścią dla pacjenta i pewnie również dla finansów szpitala, ponieważ jest to tańsza forma opieki, co nie znaczy oczywiście, że gorsze. I myślę, że nawet powiedziałabym, że bardzo ściśle opieka ambulatoryjna wiąże się z leczeniem onkologicznym w domu i tutaj na przykład przykładem są infuzory, prawda? Tak, tak, dziękuję, że mi pani przypomniała, pani Olu. Tak, to jest w ogóle bardzo istotny element, taki troszeczkę jeszcze inna kategoria leczenia, ponieważ pacjent na przykładzie właśnie tego innowacyjnego podejścia w raku jelita grubego w tym programie lekowym może dostać
urządzenie może zostać wszczepione właśnie w warunkach szpitalnych, natomiast lek jest podawany w domu za pomocą infuzora. Umożliwia to pacjentowi pracę, naukę, normalne funkcjonowanie. Podobnie program lekowy w postaci wydania tabletek albo terapii podskórnej. Jest możliwość wydania produktów leczniczych w tych programie do 180 dni, także oczywiście niezbędne są wizyty kontrolne i tak dalej, w zależności od brzmienia programu, ale zwróćmy uwagę, jak odrywa to pacjenta od tej choroby w gruncie rzeczy i związanej z tym konieczności tak częstych wizyt w szpitalu. No i daje możliwości młodym, zwłaszcza osobom pracowania. To jest też bardzo ważne. Studiowania. Panie dyrektorze, ja też trochę takie pytanie do niedawnego prezesa, wiceprezesa NFZ-u. Jakimi przesłankami kieruje się właśnie płatnik publiczny, starając się przekierować większość tych procedur z leczenia szpitalnego do ambulatoryjnego? Jaka to jest korzyść dla systemu, dla pacjenta? Co się dzięki temu zmienia w naszym systemie? W systemie leczenia pacjentów onkologicznych. Jako tło do tej odpowiedzi zaprezentować też Państwu dosłownie 5 slajdów, które... A bardzo prosimy, a właśnie, które by... 5 slajdów na początku. Pytanie retoryczne oczywiście. Ja zastanawiałem się, jak do tego podejść, bo ja z Państwem spotykam się już trzeci rok z rzędu i rozmawiamy, też ten temat wraca. Więc dwa slajdy dotyczą takiej osi czasu, to znaczy, czy coś się przez ten okres zmieniło, jeśli chodzi o, pomimo tego, że różne rzeczy się zmieniały, właśnie to, o czym pani dyrektor wspomniała, to jak zachowują się świadczeniodawcy, jak wygląda ta struktura świadczeń na takiej osi czasu pięcioletniej, 2019, 2023. Zobaczcie państwo, jak to wygląda, jeśli chodzi o... To są tak zwane liczby pacjentopodań, czyli jedno podanie chemioterapii w warunkach albo jednodniowych, albo ambulatoryjnych, albo w trybie hospitalizacji. Ten najszerszy słupek pomarańczowy to jest tryb hospitalizacji. I popatrzcie Państwo, że poza pewnym jakimś spadkiem na wolumenach, to jest o rok pandemiczny 2020, to ogólnie liczba tych pacjentopodań jest w miarę stała, ona się istotnie nie zmienia. Ale też nie zmienia się istotnie struktura. Może w roku ubiegłym, 23, troszkę to się zmieniło na korzyść jednodniowego i ambulatoryjnego trybu i ten udział hospitalizacji ogółem minimalnie zmalał, ale generalnie te zmiany są naprawdę prawie że niedostrzegalne. Czyli krótko mówiąc, rozmawiamy ciągle o tym samym. Pomimo tego, że sporo się zadziało chociażby tych takich punktowych możliwości, które zostały stworzone przez NFZ, no to dalej widzimy śladowe efekty. Tak jest w chemioterapii. Zobaczcie Państwo to samo w radioterapii. Tutaj widzimy wyraźny trend wzrostowy, jeśli chodzi o wolumeny świadczeń. Natomiast jeśli chodzi o strukturę, to samo. Praktycznie żadnych zmian. Mamy dalej bardzo wysoki udział trybu hospitalizacji. To jest ten pomarańczowy słupek. No w radioterapii w krajach europejskich to ponad 90% jest w ogóle wykonywane ambulatoryjnie. Czyli znowu 5 lat minęło i niewiele się zmieniło. No i wreszcie chyba najciekawsza rzecz to jest programy lekowe. Na tym slajdzie widać tak naprawdę duży postęp, to też jest liczba pacjentopodań, czyli krótko mówiąc, akurat ta dynamika wzrostu wolumenów świadczeń związanych z podaniem leków w programach lekowych też jest wyrazem dostępności do tychże nowoczesnych terapii, których zostało w ostatnich latach wprowadzono bardzo dużo. I być może jakby ten slajd w połączeniu tym slajdem o chemioterapii mówi, że tam jest pewna stagnacja, jeśli chodzi o udzieloną liczbę świadczeń, ale tutaj mamy wyraźny wzrost, czyli być może przesunięcie jakieś w kierunku tych nowoczesnych, właśnie dostępnych terapii lekowej. No i znowu udział hospitalizacji w programach lekowych zdecydowanie za wysoki i utrzymujący się na stałym poziomie. No dobrze, to jest co się działo przez 5 lat, czyli tak naprawdę, że się niewiele zmieniło. A teraz fotografia stanu obecnego, jeśli chodzi o rok 2023, czyli podział na województwa. To jest mniej więcej
pokazanie, no, czy można leczyć ambulatoryjnie, to wiemy, tak? To pytanie, które padło na początku, ale w jakim stopniu można leczyć ambulatoryjnie w poszczególnych województwach i czy uprawniona jest teza, że to zależy od pacjentów? Czyli krótko mówiąc, czy pacjenci w województwie pomorskim różnią się od pacjentów w województwie lubelskim na tyle, żeby te różnice były uzasadnione? Linia czerwona jest to średnia dla kraju. Zobaczcie Państwo, jak olbrzymie są te rozbieżności. To jest oczywiście odsetek hospitalizacji, ale odwrotnością, dopełnieniem do tego, prawda, do 100%, to jest to, co reszta pacjentów jest po prostu leczona ambulatoryjnie. Są to najświeższe dane. Tutaj też, ja już nie chciałem mnożyć informacji, ale popatrzyłem na kolejne lata. Jakby patrząc na jakościowo na poszczególne województwa, tam też niewiele się zmienia. Tam ci, co leczyli tak w ten sposób kilka lat temu, dalej w ten sposób leczą i tutaj nie mamy istotnych zmian. Proszę zwrócić uwagę, że ten górny szereg danych to jest hospitalizacja w chemioterapii i tutaj odsetki są znacznie wyższe. Dolny szereg danych to jest w programach lekowych, więc te odsetki są niższe, ale niejako, no jakoś pokrywają się te odchylenia, prawda, w tych województwach. Czyli no, wynika to pewnie bardziej z przyczyn leżących nie po stronie pacjenta, tylko jednak po stronie podmiotu leczniczego czy też lekarzy. No i wreszcie radioterapia. To samo, tutaj dla odmiany podałem odsetki w trybie leczonych pacjentów w trybie ambulatoryjnym. O dziwo, Opole, które było jednym z liderów w stacjonarnej chemioterapii czy programach lekowych, akurat jest tutaj liderem w sensie najwięcej pacjentów leczonych ma ambulatoryjnie co w trybie jednodniowym, co jest oczywiście jak najbardziej pozytywnym odsetkiem. Jeszcze jedna rzecz, której nie podawałem, ale wrócę do poprzedniego slajdu. A nie, to mi się... Jak zrobić pełny ekran? No dobrze, może pan się uda. O tak, jest ten slajd. Jeszcze wyciągnąłem inne dane dotyczące tego procesu diagnostycznego, to znaczy elementem oczywiście diagnostyki w nowotworach jest potwierdzenie rozpoznania na podstawie histopatologicznego badania. W większości ten element stanowi biopsja. Więc są dostępne też takie statystyki, które mówią, jaka część biopsji wykonywana w badaniu jest robiona ambulatoryjnie, a jaka w trakcie kilkudniowej hospitalizacji. I proszę Państwa, różnice per województwo, na przykład dla raka prostaty, biopsja prostata, są województwa, gdzie jest 15% wykonywana tylko hospitalizacja, 85% ambulatoryjnie. I są województwa, gdzie ten odsetek jest zupełnie odwrotny, czyli 80 kilka procent pacjentów ma biopsję prostaty diagnostyczną wykonywaną w trakcie kilkudniowej hospitalizacji. No to naprawdę są olbrzymie rozbieżności. I rozmawialiśmy wczoraj, pretekstem do dyskusji były, prawda, standaryzacja wyników. Okazuje się, że to, co Adam podał na tym slajdzie poprzednim, jeszcze podsumowującym, tak, czyli jak miejsce zamieszkania może determinować to, jakie masz szanse na pięcioletnie przeżycie i te różnice. No ale popatrzcie Państwo, jak miejsce zamieszkania też ma wpływ na to, w jaki sposób jesteś leczony. Czy jesteś leczony ambulatoryjnie, czy jesteś leczony w ramach hospitalizacji. I ja tak, no przecież wszyscy to mówią, nie, to trzeba to powiedzieć. Szpital nie jest przyjaznym środowiskiem dla pacjenta. To jest miejsce, które wiąże się z dodatkowym ryzykiem, prawda, wystąpienia różnych zjawisk, których nie chcielibyśmy zaobserwować. Więc należy dążyć nie z punktu widzenia wyłącznie finansów płatnika czy szpitala i tak dalej, ale no, żeby tych różnic przynajmniej nie było tak olbrzymich, bo one naprawdę nie są niczym usprawiedliwione. No, powiem tak, że czasami zależenie się płaci więcej niż za świadczenia wykonywane podczas tego leżenia. Za samą to jest, szkoda, że wyszła pani doktor Radecka,
bo ona jest właśnie z Opola i ja miałam z nią kiedyś rozmowę na temat i jak będzie w następnym panelu, to nam powie, dlaczego tak to się w Opolu zmieniło. Panie doktorze, pan też ma przygotowany slajd, który potwierdza to, co mówił przed chwilą pan prezes i pan powie nam też teraz w takich badania, które to potwierdzają naukowych i tutaj już też są liczby, które to tak. Z pewnością potwierdzą. Rozmawialiśmy o tym przed spotkaniem, więc wyjąłem taką publikację, z którą zrobiliśmy w ramach Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w 2020 roku i jeśli... to ja przewijam. I... Przepraszam, o właśnie. I tutaj, nie wiem, czy to będzie widoczne, ale opowiem Państwu. Tam, gdzie jest zero, tam oznacza to procent pacjentów, którzy uzyskują konkretną procedurę diagnostyczną w ramach ambulatoryjnego pakietu tak zwanej wstępnej diagnostyki pogłębionej, tak? Nie wchodząc w szczegóły, chcę powiedzieć tyle, że są bardzo duże różnice wojewódzkie w tym zakresie, tak? Czyli innymi słowy, na przykład w wielu województwach biopsja w ogóle nie jest wykonywana ani w diagnostyce wstępnej, ani pogłębionej, które są ambulatoryjnie. Biopsja jest robiona w trybie szpitalnym, tak? Przy czym akurat w Świętokrzyskim okazuje się, że jest... Znaczy nie odwrotnie, tak, ale jest duży odsetek biopsji robionych w trybie ambulatoryjnym. Co to oznacza? To oznacza, że jest jakiś margines zmiany, nie? Tylko tyle, że trzeba go w jakiś sposób popychać, tak? Czyli prawdopodobnie powinno to być no, głośnie artykułowane przez kogoś, kto z poziomu krajowego zarządza systemem ochrony zdrowia, raczej NFZ, aniżeli ministerstwo, głośnie artykułowane i po to, by świadczeniodawcy jednak zmieniali lekko swoją metodę pracy, tak? Więc myślę, że niezależnie od zmieniających się reguł, które są oczywiście, zmieniają się w, nazwijmy to, korzystnym kierunku, jeszcze trzeba popychać świadczeniodawców, żeby to robili, tak? I podejrzewam, że nie jest to jednokrotny akt ogłoszenia, róbcie to wszystko w trybie ambulatoryjnym, tylko trzeba po prostu to robić w jakiś sposób systematycznie, pokazywać właśnie benchmarki, nagradzać publicznie liderów, a z kolei nie wiem, czy ganić, czy też wskazywać tych, którzy się ociągają. No, taka charakterystyka name and blame, to nawet nie trzeba jakichś specjalnych narzędzi finansowych za tym pokazywać. Wystarczy środowiskowe wskazanie, kto tutaj jest liderem, tak? I myślę, że to wtedy już uruchomi się pewnego rodzaju taki proces na dłuższą metę. Także w każdym razie tego typu dane też prezentowaliśmy. Z tej publikacji wynika jeszcze jedna nauczka, znaczy jeszcze jedna lekcja, mianowicie taka, że w ramach diagnostyki niestety bardzo często powtarza się niektóre badania, w szczególności tomografię, tak, komputerową, która nie jest taka całkiem neutralna. I myślę, że to jest kolejny element, na który warto zwrócić uwagę, że badania obrazowe, no teraz jeszcze mamy dodatkowy problem z opóźnieniem opisów i tak dalej, ale one są, wydaje mi się, ilościowo nadużywane, a jednocześnie nie są wystarczająco dostępne, tak? Czyli trzeba by się zastanowić nad tym, jak to zrobić, żeby badania obrazowe, które ktoś wykona, one się tak szybko nie aktualizują, nie? Oczywiście po kilku miesiącach trzeba powtórzyć, ale nie po dwóch tygodniach. Więc jak to zrobić, żeby te badania, które ktoś wykonał, jednak inni też mogli z nich skorzystać, tak, a nie powtarzać, co niestety w tych danych prezentowanych w publikacji wynika, że tak jest. No to teraz przejdźmy do tego, jak to naprawić. Panie profesorze, pan jest praktykiem, onkologiem, klinicznym radioterapeutą. Jakby pan miał teraz podać przykłady tego, co z pana doświadczenia i praktyki, wiadomo, że należałoby już przenieść z tego szpitalnych świadczeń do świadczeń ambulatoryjnych.
bo na pewno są takie i was złoszczą pewne rzeczy. Tak, pani redaktor, tę sesję ja zaproponowałem, no, tak? Ponieważ no, mam taką legitymację jako organizator merytoryczny tej konferencji, ponieważ leży mi to na sercu od lat. Ja uważam, że to, że w Polsce wiele świadczeń wykonuje się w trybie hospitalizacji zamiast ambulatoryjnych, to jest największa strata w ogóle w systemie ochrony zdrowia. To jest nasza porażka. Ja bym powiedział tak, ciągle słyszymy, że na coś brakuje pieniędzy w ochronie zdrowia. No, poprawiła się sytuacja z lekami, ale słyszymy ciągle, że ktoś tam cierpi z jakiegoś powodu, że szpitale się zadłużają i tak dalej. Można by powiedzieć tak, gdybyśmy uszczelnili ten system, to wiele problemów można by rozwiązać. Mielibyśmy dostęp na przykład do wszystkich terapii natychmiast, tak? Bez opóźnienia, bez zastanawiania się, czy nas na to stać. Stać by nas było na znacznie więcej rzeczy, które by służyły pacjentom. Teraz odpowiadając na pani pytanie. Pyta pani, jakie procedury można by realizować w trybie ambulatoryjnym. Ja bym powiedział tak. Łatwiej by było wymienić tych kilka procedur diagnostycznych i leczniczych w onkologii, których nie można wykonywać, bo jest ich dramatycznie mało. Popatrzmy na diagnostykę. Do jakich badań diagnostycznych trzeba chorego położyć do szpitala? No to jest jakaś bardzo inwazyjna i związana z jakimś ryzykiem większym czy mniejszym diagnostyka. Powiedzmy. Biopsja przez ścianę klatki piersiowej, tak? Czyli biopsja transtoregalna. O ile wiem, w tej chwili jest wymóg hospitalizacji, chory musi przenocować. Moja żona w tej chwili robi dużą analizę, mają tam ponad 1000, o ile pamiętam, biopsji przez ścianę klatki piersiowej, biopsji grubowo-igłowych, bo takie się w tej chwili robi, i sprawdza, u ilu pacjentów zaszło jakieś zdarzenie, które rzeczywiście uzasadniałoby całodobową hospitalizację. Widziałem wstępne wyniki. Myślę, że jak te wyniki będą ujawnione, to ta procedura stanie się ambulatoryjną. Do niedawna, żeby przetoczyć krew, trzeba było chorego tak też jest. Przenocować. Tak? Jest bardzo wiele procedur, które myśmy z rozpędu wpisywali jako wymagające hospitalizacji lub też nie zniechęcali do hospitalizacji, które nadal są wykonywane. A są też procedury takie, które można wykonywać ambulatoryjnie lub w trybie szpitalnym, one mają inną wycenę i w trybie szpitalnym są znacznie wyżej wycenione niż w trybie ambulatoryjnym. Skoro można je zrobić w trybie ambulatoryjnym, to dlaczego płacić kilkakrotnie więcej za to, że chorego się położy przy okazji do szpitala? Więc to, co powiedział pan doktor Kozierkiewicz, że tutaj name and blame i tak dalej, no ja tutaj mam pewne wątpliwości i bardziej byłbym skłonny do tego, co powiedziano w poprzedniej sesji, to znaczy kija i marchewki. Jeżeli będziemy stosowali na przykład stawki jakieś degresywne, jeżeli będziemy zniechęcali, jeżeli będziemy tyle samo płacili za tę samą procedurę, która jest wykonana w szpitalu i w ambulatorium, albo stworzymy rejestr procedur, które NFZ życzy sobie, żeby były wykonane w trybie ambulatoryjnym, bo za hospitalizację w ogóle nie zapłaci, za hospitalizację, to być może zaczniemy zmieniać te zwyczaje. To, że są tak dramatyczne różnice pomiędzy województwami, pokazuje, że ludzie nadal, że tak powiem, przyzwyczajeni są do tego i dopóki płatnik płaci, będą to dalej robić, mimo że kompletnie nie ma to uzasadnienia. Chcę jeszcze powiedzieć tak, że struktura w Polsce onkologii jest taka, że większość chorych otrzymujących te procedury, które tutaj mówią, no to są duże szpitale onkologiczne, więc to nie są województwa, tylko to są zwyczaje tych dużych szpitali, wojewódzkich szpitali onkologicznych, które częściowo przenoszą się na te mniejsze szpitale w okolicy, no bo jeżeli oni tak robią, to widocznie tak trzeba. Podam na koniec przykład. Przychodzi do nas pacjent, który leczony był w innym szpitalu i przychodzi do nas do kontynuacji chemioterapii i pyta się, ile będzie leżał w szpitalu. On dostaje chemioterapię, gdzie w 21-dniowym cyklu dostaje chemioterapię z dwulekową pierwszego dnia i jednolekową ósmego. Pierwszy, ósmy, 21 dni, czyli później ma 2 tygodnie przerwy. No my mówimy, wie pan, pierwszego dnia to musi pan poleżeć ze 3 godziny, bo musimy pana nawodnić i tak dalej,
Ale ta druga, ten drugi za tydzień, to my zrobimy to w ciągu 20 minut, pójdzie pan do domu. A mówi, bo ja poprzednio, jak do tej pory, to leżałem 9 dni. Jak to 9 dni? Przychodziłem w przeddzień, żeby mnie nawodnić. Dostawałem chemioterapię, ale czekałem później, ponieważ za tydzień mam drugą dostać, no to leżałem ten tydzień i czekałem w szpitalu. Dostawałem tę drugą, która jest w ogóle jak ukłucie komara, no ale jeszcze tego dnia mnie nie zdążyli wypisać, to wypisywali. 9 dni trwała hospitalizacja, tak? W radioterapii, radioterapia radykalna w tej chwili kosztuje kilkanaście tysięcy, 16-18 tysięcy. 6-tygodniowa hospitalizacja, nie wiem ile państwo trafią, zapłacą za hospitalizację w trakcie radioterapii, podejrzewam, że około 400 zł, tak? 600? No, to proszę policzyć sobie 600 razy 40 dni, 24 tysiące. Hospitalizacja kosztuje znacznie więcej niż terapia. I jeśli mi ktoś powie na przykład, że chorego, który dostaje radioterapię i chemioterapię, trzeba położyć do szpitala, bo to jest bardziej toksyczne niż radioterapia, to ja się zgodzę, że jest bardziej toksyczne. Tylko my go kładziemy do szpitala, jeżeli ma rzeczywiście powikłania. To jest 5% może. No to jest odpowiedź. A panie dyrektorze, myślę, że tutaj powstał bardzo ciekawy projekt w Ministerstwie Zdrowia odwróconej piramidy. Poprosimy o piramidy świadczeń i właśnie on dotyczy tego, jak ministerstwo chce ten projekt zrealizować, bo to jest na razie taki projekt ramy. A czy też państwo widzą już takie procedury, które trzeba zmienić i czy właśnie przewidujecie jakieś kija i marchewkę? Nie, to wrócę do tego, jeżeli to standaryzację i proces standaryzacji przewidujemy, kija i marchewki nie, bo to będzie wynikało właśnie z tego procesu standaryzacji. Na jakim etapie jest projekt odwróconej piramidy świadczeń, o którym bardzo dużo się mówi i duże nadzieje wiązane są z tym projektem, natomiast to trzeba powiedzieć wyraźnie, on jest na początku. To jest bardzo duża praca analityczna, która ma właśnie na celu wyłapanie z systemu tych procedur, które mogą albo powinny być realizowane na poziomie niższym, czyli w zakresie hospitalizacji mogły być realizowane w trybie ambulatoryjnym albo jednodniowym. Więc jesteśmy dopiero na początku. Myślę, że pierwsze efekty tej pracy będziemy mogli poznać w 2025 roku najwcześniej, ale to jest to działanie, które jest prowadzone w ramach tego projektu, nie jest działaniem oderwanym od tego, o czym mówiliśmy w kontekście Krajowej Sieci Onkologicznej. Bo podejście do analizy, czy efektem tej analizy byłyby właśnie te pakiety, czyli takie schematy procedur, kilku czynności, które mogą być wykonane, ze wskazaniem, gdzie one powinny być wykonane. I tak samo chcielibyśmy podejść w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, też zawierać informacje, rekomendacje dotyczącą tego, na jakim poziomie dane procedury powinny być wykonywane. Tylko daleki jestem od tego, żebyśmy zero-jedynkowo mówili, że wszystkie procedury danego rodzaju powinny być, czy mogą być wykonywane wyłącznie w trybie ambulatoryjnym, bo tutaj rozwiązując jeden problem, wygenerujemy, zresztą w ogóle rozwiązywanie problemów w systemie ochrony zdrowia polega na tym, że rozwiązujemy jeden problem, ale musi powstać drugi problem, to jest naturalne. Liczymy tylko, że ten problem, który powstanie po rozwiązaniu, będzie problemem mniejszym. Tak to wygląda. Natomiast no podejście takie zero-jedynkowe może być problematyczne, bo rzeczywiście będzie wiele takich sytuacji, one będą stanowiły margines, ale będą takie sytuacje, w których ta hospitalizacja będzie uzasadniona i musimy taką swobodę pozostawić, to na pewno. Druga sprawa jest taka, że często mówiąc o tym, że to przenoszenie powinno być dokonywane czy przez NFZ, czy Ministerstwo Zdrowia, to myślę, że akurat jeżeli mówimy o onkologii, to właśnie takim ciałem doradczym, pierwszy raz mamy okazję mieć takie scentralizowane ciało doradcze merytoryczne, w którym reprezentowani są lekarze, właśnie Krajową Radę Onkologiczną, to Krajowa Rada Onkologiczna powinna wydawać rekomendacje do pewnych zmian, czyli zbierać od merytorystów, od klinicystów takie sytuacje, w których rzeczywiście rekomendowane jest, aby standardem było wykonywanie danej procedury w trybie ambulatoryjnym i rekomendować takie zmiany Ministerstwu i Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Natomiast, no, czyli ten głos musi wychodzić od klinicystów,
publicystów od merytorystów i takim właśnie ciałem jest Krajowa Rada Onkologiczna, czyli mamy odwróconą piramidę świadczeń, równolegle w pewnym dopasowaniu będziemy standaryzować te procedury i określać poziom ich realizacji w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Mam nadzieję, że efektem tego będzie spójna rekomendacja dotycząca i motywacja dotycząca tego, na jakim poziomie te procedury powinny być wykonywane. Jeszcze do pana profesora. Panie profesorze, bo tutaj pan dyrektor mówił o tej standaryzacji i mówimy też o tym, że używamy tego pojęcia, że przenosimy z opieki szpitalnej do ambulatoryjnej, ale też jest inna możliwość, że możemy wprowadzić technologie, które z jakichś powodów nie są wprowadzane, na przykład podskórne czy tabletkowe. Jakiego rodzaju technologie należałoby szerzej wprowadzać, czy wręcz od nowa wprowadzić, których nie ma w Polsce? Tak, oczywiście, że na przykład wczoraj była duża dyskusja o tym, czy terapie onkologiczne, terapie podskórne powinny być refundowane, czy nie. One są droższe niż tradycyjne formy, ale jeżeli się policzy koszty pośrednie, właśnie koszty hospitalizacji, ale również to, że ten chory spędza jednak w czasie terapii dożylnej jakiś czas w szpitalu i to też kosztuje płatnika w sumie. Ja myślę, że jak te wszystkie koszty się weźmie pod uwagę, będziemy za chwilę mówili jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, niedoborach kadrowych. Jeśli to wszystko weźmie się pod uwagę, to myślę, że warto pochylić się nad takimi właśnie możliwościami. Wiele terapii można podawać doustnie jako alternatywę dla dożylnych. Była tutaj mowa o infuzorach i to powinno być powszechnie wdrożone, bo to jest, proszę Państwa, infuzja trwa dosyć długo, bo to są 2-3 doby, prawda? No, albo człowiek leży bykiem w szpitalu pod kroplówką, albo normalnie prowadzi życie z pompką, która ma tę wielkość gdzieś, prawda, pod marynarką umieszczoną i zupełnie, że tak powiem, swobodnie funkcjonuje. Więc trzeba stworzyć mechanizmy, które będą zachęcały do stosowania tych właśnie form. No jest zresztą, powiedzmy sobie, że to nie tylko jest kwestia hospitalizacji, ale to jest również, no powiedzmy, jakieś informatyczne sposoby porozumiewania się z chorym i tak dalej, żeby uniknąć tych częstych wizyt. Ale tutaj, no, jeśli chodzi o diagnostykę na przykład, no to proszę Państwa, naprawdę bardzo zachęcam do tego, żeby zrobić remanent wszystkich procedur i żeby wyłonić te, gdzie za wykonanie badania diagnostycznego Państwo nie zapłacą po prostu. Ono może być wykonane w szpitalu, ale na koszt szpitala. I Państwo zobaczą, ile tych procedur rzeczywiście trzeba wykonać w szpitalu. Panie doktorze, ale to też, żeby odwrócić tę piramidę, no to też trzeba troszkę zmienić w systemie pod względem logistycznym, kadrowym. Jakie Pan tutaj widzi potrzeby? Znaczy od strony kadr to pewnie byłyby oszczędności czasu, tak? No bo pacjenci leżący w szpitalach oczywiście angażują siłą rzeczy cały personel szpitalny. W momencie, kiedy pacjenci przychodzą tylko na krótsze pobyty jednodniowe czy ambulatoryjne, no to ten czas jest dużo krótszy oczywiście. Natomiast no, bez wątpienia placówki musiałyby zmienić swoją praktykę, co czasem wymaga zmian infrastrukturalnych, na przykład rozwój bazy ambulatoryjnej, jednodniowej w szpitalach. Tak? Myślę, że akurat ta duża porcja środków, która spłynie z KPO, byłaby doskonałą okazją dla takiego przesunięcia, dla rozwoju tej ambulatoryjnej, jednodniowej infrastruktury w szpitalach. Pytanie tylko, czy szpitale zdążą to zrobić, tak, w tym krótkim czasie. Pewnie nie zdążą nic zbudować nowego, ale czy zdążą na przykład dokonać jakiejś adaptacji istniejących pomieszczeń, no bo to oczywiście wiemy, jak wyglądają poradnie choćby w Centrum Onkologii Warszawskim, gdzie to całe reportaże na ten temat były, więc tam prawdopodobnie trzeba by było zwiększyć
że tak powiem, możliwości pomieszczenia znacznie większej ilości osób. Nie? Także to są procesy, które muszą trwać, ale w związku z tym właśnie wydaje mi się, że taki stały nacisk ze strony płatnika, dość konsekwentnie komunikowany, tak? Nie tylko w trakcie takich spotkań jak tutaj, ale taki, który stale coś przypomina, od czasu do czasu pojawiające się nagrody, no może narastające kary w postaci nierozliczania, aczkolwiek tak jak mówię, wolałbym prawdę mówiąc zacząć na miękko i sprawdzić jaka jest w ogóle możliwość adaptacji, aniżeli zderzyć się od razu, no ale to jest kwestia taktyki, tak? Także w każdym razie to są procesy, które można nazwać procesami zmian, one co do zasady trochę trwają, wymagają wysiłku placówek. Placówki powinny mieć przekonanie, że w dłuższej perspektywie muszą to zrobić, tak? Że nie uda im się, że tak powiem, prześliznąć dwa lata, tutaj się kadencja zmieni, to następnie zmienią zdanie, nie? Więc myślę, że musi być taki stały trend. Konsekwentnie nacisk. Tak. Teraz do pana prezesa pytanie, bo tak, ta opieka ambulatoryjna, ja już tutaj podkreślam to z punktu widzenia pacjentów, to jest duże przerzucenie odpowiedzialności na pacjentów i ich rodziny. To jest rodzaj tego, że w dużej mierze pacjenci, którzy dostają tabletki do domu, infuzory, biorą dla siebie odpowiedzialność za to leczenie też i muszą być odpowiedzialni, a w związku z tym muszą być wyedukowani. Czy tutaj pana instytucja widzi dla siebie jakieś zadania w tym zakresie edukacji pacjentów do większej, jakbym powiedziałabym, samoleczenia? No, oczywiście domeną zdrowia publicznego jest również budowanie tej świadomości i edukacja pacjentów w zakresie w ogóle dbałości o swoje zdrowie, ale również takiego współodpowiedzialności, partycypacji w całym procesie, tak? Czyli pacjent jest partnerem, a odchodzimy od tego modelu paternalistycznego, w którym lekarz jest niemalże Bogiem, który decyduje o wszystkim, a my się poddajemy tylko jako pacjenci tym decyzjom. Bardzo dużo się zmieniło w tym modelu, na szczęście, i wydaje się, że ten proces zmiany powinien być kontynuowany. Przede wszystkim pacjent powinien być informowany o różnych opcjach. Czy ma możliwość wyboru, że jest tak i tak. Jak z przykładu, który pan profesor Jasem podał, no wynika, że bardzo dużo pacjentów w ogóle nie wie, że oni nie muszą leżeć w szpitalu, że mogliby być leczeni ambulatoryjnie i wystarczy ich o tym poinformować, żeby wyrazili taką chęć, tak, że może będzie mi wygodniej. Ja nie wiedziałem, że w ogóle ja nie muszę leżeć w szpitalu. Jeśli mogę jeszcze jedną kwestię, bo wyświetliłem sobie dane odnośnie tego raka prostaty i biopsji w raku prostaty, ale niech to będzie przyczynek do dyskusji, która być może zainspiruje uczestników następnego panelu, bo będzie dyskusja o kadrach. I o tym, jak niedobór kadr w onkologii, również wiemy o tym, że problemy z obsadzaniem miejsc specjalizacyjnych w tej chwili w onkologii klinicznej. Proszę Państwa, no Adam, dziękuję Ci, że poruszyłeś ten wątek akurat, bo to mi pozwoli jakby na rozwinięcie. Proszę Państwa, biopsja prostaty, 7% hospitalizacji robionych w biopsji prostaty w zachodniopomorskim i 75% w warmińsko-mazurskim. 67% podkarpackie hospitalizacji, no i znowu 65% lubelskie województwo. Mówię o tym, dlatego że zobaczcie Państwo, te nazwy się jakoś dziwnie powtarzają, tak? Uczestnicy kolejnego panelu właśnie z województw lubelskiego, jak zauważyłem, i opolskiego będą dyskutować o szczupłości kadr medycznych. No i teraz tak, jeżeli mamy jakiś niedobór pewnych kluczowych zasobów w systemie, a szybko go nie wyrównamy, cały czas się mówi o tym, jak, prawda, no to być może możemy poprawić relacje pomiędzy liczbą tego personelu a obowiązków, które oni mają do wykonania. Proszę Państwa, ile trzeba dodatkowej pracy, żeby pacjenta, który zamiast chirurg, chirurgów też brakuje, to są ostatnio publikacje, prawda, jedne z kluczowych, chirurdzy, pediatrzy i interniści, deficytowe zawody. Wiecie też Państwo, jak chirurg lubi prowadzić dokumentację medyczną generalnie, no ale jeżeli hospitalizuje pacjenta przez kilka dni do biopsji prostaty, to naprawdę
porównanie dokumentacji medycznej, którą trzeba sporządzić związaną z tym pobytem w trakcie, plus karta informacyjna i tak dalej, karta statystyczna, to absorbuje, to zajmuje mnóstwo czasu. Taka sama relacja jest w hospitalizacji do chemioterapii czy hospitalizacji do programów lekowych. Jeżeli mamy niedobór specjalistów, a jednocześnie pozwalamy sobie na to, żeby ci specjaliści byli angażowani z niewiadomych powodów, to o czym się mówi, przeciążenie pracą administracyjną, dokumentacyjną, no to po co to robić, jak można to zrobić ambulatoryjnie i ambulatoryjna historia choroby, no pan profesor wie doskonale tutaj w panelu, jaka jest różnica, ile trzeba czasu na, jak proste jest to dokumentacja w porównaniu z dokumentacją szpitalną. Mam nadzieję, że ten wątek zainspiruje uczestników kolejnego panelu do, kiedy będzie dyskusja o kadrach medycznych i o tym. Ale pan już mnie zainspirował do kolejnego pytania do pani dyrektor. Dlatego, że my mamy takie świadczenie, które jest, ja nie chcę użyć pojęcia ni pies, ni wydra, tylko takiego pomiędzy. Czyli to jest to tak zwane leczenie jednego dnia, które bardzo lubią dyrektorzy szpitali, bo ono jest dobrze wycenione, ale bardzo właśnie nie lubią lekarze. Dlaczego? Bo przyjęcie do procedury jednego dnia to jest wypełnienie tych takich papierów, jak prawie do leczenia szpitalnego. I lekarze unikają tej procedury. Pani dyrektor, czy można by tu coś zmienić? Bo to jest wręcz prośba lekarzy. Od strony dokumentacji medycznej? Tak, że to jestem złym adresatem, bo różnica wynika po prostu z zakresu dokumentacji medycznej, którą się wypełnia w leczeniu szpitalnym, a to jednak jest jednodniowe, ale szpitalne, czyli wpis do księgi szpitala, czyli założenie karty. Oczywiście cała dokumentacja wymagana na podstawie przepisów o dokumentacji medycznej, a na końcu wypis. I już tak to jest ten element, który wszyscy znamy, prawda? Więc to rzeczywiście, tak jak pan dyrektor Waśko mówił przed chwilą, to jest no, znacząca różnica między liczbą, ilością tej dokumentacji w świadczeniu jednodniowym, które jest jednak świadczeniem szpitalnym, a takim świadczeniem ambulatoryjnym. I z tego to wynika, więc tutaj jako fundusz nie możemy zadeklarować, że nagle liczba tej dokumentacji zmaleje, ponieważ ona ma swoje uzasadnienie. No pytanie, czy udzielanie świadczenia w tym trybie ma swoje uzasadnienie i... Jedno rzecz tylko. Fundusz bardzo wiele zrobił w tym zakresie, ponieważ kiedy AOTMiT dokonywał zmiany taryf właśnie w tym produkcie rozliczeniowym ambulatoryjny jednodniowa, to znacznie zmalały różnice. Te produkty są praktycznie tak samo wycenione o wycenie, tak, w 2021 roku od lipca. I proszę zwrócić uwagę, no, różnica ekonomiczna jest minimalna. Można to samo świadczenie zrobić w trybie ambulatoryjnym i jednodniowym. W dokumentacji jest olbrzymia. Struktura niewiele się zmieniła przez te dwa lata po tej interwencji. No to o co chodzi? Fundusz stworzył warunki, żeby jakby nie tracić na tym finansowo. Dlaczego świadczeniodawcy z tego nie korzystają? Żeby wybrać sobie łatwiejszy sposób leczenia, czy w trybie ambulatoryjnym zamiast jednodniowym. Jeszcze chciałam zapytać, bo czy też mówiono mi, że jest tak, że jeżeli tego samego dnia się wykonuje ileś procedur, to już kolejne procedury jakby niżej się wycenia. Czy tak to funkcjonuje też? Słyszeliście państwo o tym? Może inaczej. Nie niżej się wycenia, tylko są wycenione w ramach jednej grupy i w ramach jednego produktu. Zawsze jest lepiej dołożyć sobie kolejną grupę w innym terminie. Może zawsze właśnie ten problem jest tak dziwnie zarysowany, że coś się nie płaci, tak? Obniża się wycenę. Nic z tych rzeczy. Po prostu, jeżeli pacjenta, no już mówiąc tak kolokwialnie, przegoni się jeszcze ponownie, mimo że całe świadczenie można by było zrobić w ramach jednego produktu i można to świadczenie rozliczyć dwoma produktami, bo wtedy jest zysk finansowy, no niestety nie z korzyścią dla pacjenta, tylko właśnie ze stratą po jego stronie, ze względu na możliwe, że tutaj jest, no, jest to jakaś optymalizacja finansowa, wykorzystywane są te dwa produkty. Natomiast żadnej degresji tak jakby nie ma. Tylko taka optymalizacja finansowa. Dziękuję tutaj panu prezesowi za uzupełnienie, za przypomnienie tego, tej kwestii wyceny. I ja tutaj chciałabym jeszcze jedną sprawę poruszyć. Nie wiem, może roli konsultantów wojewódzkich i środowiska naukowego na terenie danego województwa, bo stąd też wynikają te różnice, prawda? Jednak tutaj pan dyrektor wspominał o standaryzacji, która to konieczność też z tych obrazków ewidentnie wynika. Także
Także mamy, panie dyrektorze, jeszcze ostatnie pytanie do pana, też jakby od strony pacjentów pytanie, mianowicie to, co mówiliśmy, że to leczenie ambulatoryjne jest w dużej mierze leczeniem domowym. I w związku z tym pacjenci, którzy no, mieszkają w dużych miastach, dużych ośrodkach, jak się coś dzieje, zdarzają się jakieś nagłe stany ostre czy działania niepożądane, no to taki pacjent ma z dużego miasta sobie poradzi. Natomiast gdzieś pojedzie do szpitala, nawet swojego, w którym jest leczony, jest zawsze jakiś dyżur, jakiś lekarz zejdzie i pomoże. Natomiast ci z małych miejscowości pacjenci są niestety często bezradni i pozbawieni żadnej pomocy. Czy jeżeli będziemy tak poszerzać te świadczenia ambulatoryjne, zwłaszcza jeśli chodzi o pacjentów onkologicznych, to nie należałoby zapewnić właśnie jakichś takich dyżurów pielęgniarskich czy lekarskich, jakiejś stałej infolinii, gdzie ci pacjenci mogliby w takich okolicznościach zadzwonić. Czy gdzieś tam myślicie o tym, wprowadzając tą odwróconą piramidę? Moment do tego, żeby zdecydować, jaką formę wsparcia w związku z odwróceniem piramidy świadczeń powinniśmy przewidzieć informacyjnie dla pacjentów z mniejszych miejscowości, to będziemy o tym dyskutować w momencie, kiedy będziemy mieli pierwsze analizy dotyczące właśnie skali zmian, które musimy wykonać w związku z tym procesem odwracania piramidy świadczeń. Natomiast na pewno jest tak, że my w ramach konstruowania kryteriów dotyczących Krajowej Sieci Onkologicznej, ale także strategii, Narodowej Strategii Onkologicznej, widzimy pewien problem dostępności w niektórych województwach, gdzie nie ma dużych miast, dostępności chociażby do chemioterapii. I w tym zakresie będziemy działania podejmować wspierające, inwestycyjne także, aby tę sytuację odwrócić i aby pacjenci z dużych ośrodków mieli, z małych miejscowości mieli zbliżony dostęp przede wszystkim do chemioterapii. I tutaj na tym się skupiamy. Ja tylko wrócę jeszcze na chwilę do tego, co pani dyrektor powiedziała a propos roli konsultantów i tego, jak jesteśmy w stanie kreować, wykorzystując różne instrumenty, nie tylko NFZ, nie tylko ministerstwo, ale to jest właśnie ta rola WOM-ów, która powinna być realizowana, czyli rola dotycząca szkoleń, przekazywania i standaryzacji i benchmarkingu, bo jeżeli jest tak, że mamy takie szkolenia czy przekazywanie wiedzy centralizowane przez KOM, ale realizowane przez poszczególne WOM-y, to jesteśmy w stanie minimalizować, czyli pokazywać dobre praktyki na przykład w województwie pomorskim czy w województwie opolskim w zakresie właśnie realizacji świadczeń na poziomie ambulatoryjnym i edukować, przekazywać tę wiedzę do innych ośrodków, do innych województw, zachęcając do tego, żeby poszli w ślady, ze względu na to, że te efekty są i dobre dla pacjenta, i dobre dla finansów szpitala. To jest bardzo dobry kierunek. Ja dziękujemy, panie profesorze, bardzo państwu.